Monika Midura o Wandzie, co chciała do Rzeszowa. Opowieść teatru imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Czyta Małgorzata Machowska. Rozdział 4. O tym, jak Wanda Siemaszkowa została wielką aktorką i raz jeszcze panną młodą. Wanda Siemaszkowa miała zagrać w krakowskiej premierze Wesela Stanisława Wyspiańskiego pannę młodą. Ale to nie był pierwszy wybór autora. Wyspiański wybrał do tej roli inną aktorkę, a proponowaną mu, być może przez dyrektora Kotarbińskiego, kandydaturę naszej bohaterki skomentował krótko i dosadnie. Siemaszkowa jest dobra, ale ma już 34 lata. Najlepiej wychodzi jej granie kobiet nieszczęśliwych i niech przy nich pozostanie. Sprawa wydawała się więc rozstrzygnięta. Ale życie w teatrze nie znosi pewników, za to dostarcza mnóstwa niespodzianek i tak właśnie się stało w naszej historii. Premiera zbliżała się wielkimi krokami, a tymczasem z roli panny młodej zrezygnowały już nawet nie jedna, ale dwie aktorki. Prawdopodobnie nie wytrzymały gorącej atmosfery wokół przedsięwzięcia i strachu przed konsekwencjami, jakie mogłyby je czekać później. Wszak Wyspiański przedstawiał w swoim dramacie wielu prawdziwych krakowian, i to nie zawsze w korzystnym świetle. Dwie panny młode dały więc drapaka ze sceny i chcąc nie chcąc, słynny autor, wielki wizjoner sceny narodowej, musiał pogodzić się z myślą, że jedną z najważniejszych postaci w jego dramacie zagra nasza Wanda. Ba! Osobiście musiał ją o to poprosić i to w błagalnym tonie. Czy Wanda czuła się urażona takim sposobem obsadzania jej w roli? Nie, nie, bo podczas swojej kariery zdążyła już przeżyć podobne historie. A czy obawiała się konsekwencji zmierzenia z rolą i obrazy gości rydlowego wesela? Też nie. Była na to zbyt mądra. W jej sercu pojawiło się natomiast dobrze znane ukłucie, które zawsze mobilizowało ją i dostarczało artystycznej odwagi. Powiedziała sobie w duchu: ja wam wszystkim pokażę. Na premierę, która odbyła się w chłodny wieczór 16 marca 1901 roku, przybyły tłumy. Władze miasta, ważni urzędnicy, znakomici artyści oraz, rzecz jasna, goście prawdziwego wesela, których ciekawość wymieszana z lękiem zdawała się sięgać apogeum. Spektakl okazał się porywający. Wanda w roli panny młodej czuła się znakomicie, była zdecydowana, roześmiana, biła z niej taka energia, że publiczność pragnęła dołączyć do widowiska, tańczyć razem z nią, mówić gwarą i wołać hej, hej, hej. Brawo mi owacją nie było końca. Chociaż trzeba odnotować, że niektórzy widzowie, a pośród nich goście prawdziwego wesela oraz ich rodziny, opuścili widownię krakowskiego teatru bardzo szybko. Jedni z grymasem złości na twarzy, zrobili to ostentacyjnie, wstając i trzaskając drzwiami, inni, oblani rumieńcem wstydu, wymknęli się cicho i niepostrzeżenie. Czy naprawdę mieli się czego wstydzić i za co obrażać? Do dziś trwają dyskusje na ten temat. Wiadomo, że w dzień po premierze Lucjan Rydel biegał wściekły po krakowskich plantach, szukając Wyspiańskiego i krzycząc: obije mu pysk, pysk mu obije. Najbardziej zdenerwowała go rzekomo postać kreowana właśnie przez Wandę Siemaszkową. W opinii rozsierdzonego Rydla zbyt wyzywająca, głośna i przerysowana. Tymczasem jednak spektakl zbierał same pozytywne recenzje. Na przedstawieniu byliśmy pod czarem poezji. Mówiono nam o niepodległości i porwano nam tym duszę, napisano w jednej z nich. Faktem jest, że spektakl, który budził tyle obaw, stał się jednym z najważniejszych w historii polskiego teatru, a zdaniem wielu znawców całkowicie zmienił jego oblicze. Przyniósł ogromną sławę nie tylko Wyspiańskiemu, ale wszystkim twórcom i aktorom. Wesele grano o wiele dłużej niż jakiekolwiek powstałe do tego czasu w Krakowie przedstawienie. A jak występ Wandy Siemaszkowej ocenił autor sztuki, który przecież nie był entuzjastą jej osoby w roli panny młodej? Stanisław Wyspiański podczas premiery w ogóle nie pojawił się na widowni. Być może siedział zamknięty w garderobie, nerwowo ściskając dłonie, drapiąc się po brodzie i wyczekując z nadzieją odgłosu oklasków po ostatniej kwestii. Nie wiemy,
Niedługo potem, najprawdopodobniej już dzień po pierwszym spektaklu, kiedy Wanda szykowała się do kolejnego występu, wdziewając ludowy strój i malując na twarzy ogniste rumieńce, drzwi jej garderoby otwarły się niespodziewanie i stanął w nich mężczyzna. Był to nie kto inny, tylko Stanisław Wyspiański, którego widok ucieszył ją, ale może i trochę zaniepokoił. Dzień dobry, pani Wando. Kłaniam się nisko znakomitej aktorce i najwspanialszej pannie młodej, jaką mógłbym sobie wymarzyć, powiedział. Po czym rzeczywiście skłonił się w pas. Dziękuję, to dla mnie zaszczyt, odpowiedziała z nieskrywaną satysfakcją Wanda. A cóż takiego chowa pan za plecami, mój drogi? To dla pani, powiedział nieśmiało Wyspiański, odsłaniając wielki kosz, w którym znajdowały się malutkie ziemniaczki. No, wie pan, to najbardziej oryginalny prezent, jaki kiedykolwiek dostałam, wyrzuciła z siebie Wanda, po czym głośno się roześmiała. Kosz ziemniaków dla panny młodej, no to ci dowcipniś. Z tego mrukliwego Wyspiańskiego, pomyślała. Cała przyjemność po mojej stronie. Mam jeszcze jedną prośbę, czy mógłbym panią namalować? Nie wyobrażam sobie, żeby taka panna młoda nie została uwieczniona na obrazie. Tak, to będzie jeszcze lepszy prezent. Ale zacznę panu pozować dopiero wtedy, kiedy będę miała więcej czasu. I dopiero w rok później Stanisław Wyspiański narysował pastelami nawet nie jeden, tylko dwa portrety Wandy Siemaszkowej jako panny młodej w weselu, wystrojonej w tradycyjny czepiec, korale i kolorowe wstążki. Jeden z nich możemy dziś podziwiać w Muzeum Narodowym w Krakowie, drugi w Górnośląskim Muzeum w Bytomiu. Czy Wanda była pamiętliwa? Czy mimo wszystko chowała urazę wobec artysty? Wręcz przeciwnie. Zaniepokojona wiadomością o tym, że Lucjan Rydel, jeden z najlepszych przyjaciół Wyspiańskiego, teraz nie chce mieć z nim nic wspólnego, napisała do niego list, w którym przekonywała, że autor wesela nie chciał urazić ani jego, ani niczyich uczuć, a Rydel jako poeta powinien dostrzegać granice pomiędzy sztuką a życiem. Czy Lucjan Rydel odpisał Wandzie? A i owszem. Należał bowiem do ludzi dobrze wychowanych i w eleganckim tonie odpowiedział, że docenia jej gest, tak samo jak docenia samo wesele, ale z Wyspiańskim nie ma zamiaru się pogodzić i basta. A co z koszem ziemniaczków, które podarował aktorce młodopolski wizjoner? Pewnie zaniosła go do domu i oddała kucharce, która będąc bardziej wprawną w sztuce kulinarnej, od razu rozpoznała, że nie są to kartofelki, tylko udające je marcepanowe ciasteczka, które to odkrycie cała rodzina Siemaszków przyjęła gromkim śmiechem i objadła się nimi tak, że nazajutrz wszystkich bolały brzuchy. No i taką właśnie niezwykłą premierę wesela, najważniejszej sztuki w historii polskiego teatru, przeżyła osobiście nasza Wanda Siemaszkowa. I był to jeden z najważniejszych momentów w jej karierze teatralnej, która w Krakowie trwała jeszcze przez jakiś czas. A później los rzucił ją w różne strony kraju i świata i już nie zawsze był dla niej tak samo łaskawy.